Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Dariusz Pogorzelski, miło mi Państwa powitać i zaprosić na Polski Punkt Widzenia. Dzisiejszego wieczoru do naszego studia zaprosiliśmy pana Andrzeja Melaka, Stowarzyszenie Katyń Rodzin, Stowarzyszenie Rodzin Katyń 2010. Pan Andrzej jest bratem Stefana Melaka, który zginął w katastrofie smoleńskiej 10 kwietnia. Witam, panie Andrzeju. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór panu. Zaskoczyła pana propozycja rządu dotycząca wypłaty odszkodowań dla rodzin, które straciły bliskich w katastrofie smoleńskiej. Taką propozycję przedstawiła prokuratoria generalna. Tak, zaskoczyła mnie. Została podana w środkach masowego przekazu, chociaż jak rozmawiałem z bliskimi, bo mieliśmy w sobotę spotkanie opłatkowe w kościele na Karolkowej i było około 40 członków rodzin tych, którzy bliscy zginęli. Wszyscy jednakowo odczuwali ten właśnie wyczyn prokuratorii generalnej. Powiedzieli jednoznacznie. To medialna wrzutka, aby przykryć kompromitujący raport MAK-u i odwrócić uwagę. To jest jeden aspekt, a drugi socjotechniczny zabieg mający na celu wywołanie negatywnych emocji wśród widzów społeczeństwa polskiego. My sobie zdajemy sprawę, że ludzi pokrzywdzonych jest przez los, z wypadków jest bardzo dużo. My nie zwracaliśmy się nigdy o żadne pieniądze do rządu polskiego. Dla nas najważniejszą rzeczą jest to, aby doprowadzić do wyjaśnienia przyczyny tej tragedii, która miała miejsce 10 kwietnia. I dopiero później, gdy będzie wiadomo rozkład win, czyja wina, okoliczności, rodziny mogą wystąpić o stosowne odszkodowania, gdyż pan redaktor chyba wie, ale państwo nie wiedzą w telewizji, telewidzowie, że ten samolot nie był ubezpieczony. A jako taki odpowiedzialność za niego ponosi Skarb Państwa. Żadna kwota nie jest w stanie zwrócić nam bliskim, zwrócić ojca dzieciom, żonom męża czy syna rodzicom. I cała rzecz polega na tym, że my do tego rządu, który narobił tyle szkód, który tak zaniedbał sprawę katyńską, smoleńską, my do tego rządu o pieniądze zwracać się nie będziemy. Są powszechne sądy przecież. Czy pana zdaniem tego typu informacja ma osłabić państwa głos w debacie, w tym całym jakby procesie szeroko rozumianym, państwa głos w sprawie wyjaśniania przyczyn katastrofy? Być może takie zamierzenie było, panie redaktorze. Taka informacja powinna być poufna i dotyczyć w kontaktach tylko prokuraturę generalną i poszczególne rodziny. Ja sobie zdaję sprawę i tak w życiu jest, że wiele rodzin jest w tragicznej sytuacji. Byli mężowie, którzy pracowali, czy członek rodziny. Na utrzymaniu są dzieci, do spłacenia kredyty bankowe, inne zobowiązania. Tym ludziom jest ciężko. I prokuratoria generalna, proponując kwotę 250 tysięcy złotych, ma chyba na celu za tą sumę zakneblować usta, odstąpić od dociekania do prawdy i może jeszcze inne ukryte cele. Ta informacja pojawiła się tuż przed trzecią rocznicą katastrofy samolotu CASA, w której zginęło wielu pilotów, dowództwo wojsk lotniczych, wielu dowódców.
I od razu pojawiła się taka dyskusja, że no tak, są lepsze rodziny i są te gorsze, czyli lepsze to te, które straciły bliskich w katastrofie smoleńskiej i dostaną odszkodowanie, no a te gorsze to rodziny tych, którzy zginęli w katastrofie kasy. Czy ta data, ten dzień podania tej informacji pana zdaniem był przypadkowy, czy właśnie się wpisywał w tą narrację propagandową rządu? Myślę, że się wpisywał w tą narrację i panie redaktorze, to skandal, że 3 lata po wypadku samolotu Kassa, w którym zginęło całe dowództwo wielu baz lotniczych w Polsce, generałów, bardzo wysokich oficerów, do tej pory te rodziny były pozostawione same sobie. I nie zdołano im pomóc. Jak w takim zestawieniu bardzo niekorzystnie wypadła przemówienie pana ministra obrony narodowej Bogdana Klicha w Mirosławcu, kiedy wychwalał tych bohaterów, jak o nich mówił, synów Polski, lotników bohaterskich, którzy zginęli pod Mirosławcem. A o ich rodzinach przez 3 lata zapomniał. Nie dbał o nich, pozbawiał mieszkań, pracy, wymuszał milczenie, bo ludzie dociekali, nie godzili się z tymi podanymi przez komisję przyczynami przyczyn tego wypadku lotniczego. Czy może w związku z tym jakby jedynym korzyścią z tej wywołanej przez rząd dyskusji o pieniądzach dla ofiar katastrofy smoleńskiej jest może to, że pieniądze także dostaną odszkodowanie, które się oczywiście należą rodziny w wypadku kasy? Na to wychodzi, że po prostu tak się stanie, że im się należało już dawno otrzymać wsparcie od państwa, które nie ubezpieczyło tego samolotu wojskowego. Oni no to w ramach oczywiście wszystko się dzieje taniego państwa. Pan premier Donald Tusk już swego jakiś czas temu powiedział o pieniądzach w odniesieniu do rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej na spotkaniu z dziennikarzami w Brukseli jakiś czas temu. I powiedział między innymi, że oczywiście problem, kiedy było zaproszenie, znaczy list z prośbą o spotkanie z panem premierem, no to sprowadził to spotkanie do sprawy roszczeń. Panie redaktorze, pan zna ten list i ten list został opublikowany w naszym dzienniku. Podpisało go przedstawiciele 37 rodzin tych, którzy zginęli. W tym liście nie ma nawet jednego słowa o tym, że my z panem premierem chcemy się spotkać po to, aby mówić z nim o odszkodowaniach i o pieniądzach. Nam chodziło o zupełnie coś innego. Przy braku całkowitej informacji od osób, które najbardziej wiedzą, co się stało, a do takich przecież należy premier, chcieliśmy z jego ust, gdy spojrzy nam w oczy, dowiedzieć się, co było przyczyną tej katastrofy i dlaczego były tak straszliwe zaniedbania ze strony polskiej, że do tej katastrofy doszło. Muszę panu jeszcze, panie redaktorze, powiedzieć i telewidzom także. Pan premier przed spotkaniem, gdy mieliśmy go spytać i prosić o to, żeby było to spotkanie nagrywane, a cały przebieg spotkania, żeby był dostępny dla rodzin, uprzedził nasze pytanie i powiedział, państwo rozumiecie, na tej sali wszystko jest zarejestrowane. Jeżeli będziecie chcieli, oczywiście otrzymacie stenopis lub ścieżkę dźwiękową. Przy nim siedział minister spraw zagranicznych, minister spraw wewnętrznych, pan szef kancelarii arabski i wielu innych ministrów i doradców. Uwierzyliśmy panu premierowi. To miało miejsce 10 listopada 2010 roku. Do tej pory, pomimo naszych próśb, nalegań, nikt z bliskich, z rodzin takiego stenogramu i zapisu dźwiękowego nie otrzymał. To jest jeden z następnych niedotrzymanych przez pana Tuska
Przyrzeczę. Ale podobnie było też z tym kolejnym spotkaniem, które odbyło się już w grudniu, na którym to doszło do wymiany zdań między panem premierem a panią Kochanowską, wdową po Rzeczniku Praw Obywatelskich, kiedy premier i rzecznik rządu właściwie publicznie zarzucili pani Kochanowskiej pewne niegodne zachowanie, tak to nazwijmy ogólnie. I to też do tej pory nie zostało opublikowane, mimo że jest spór, bo co innego mówią przedstawiciele rodziny, co innego rzecznik rządu i pan premier Tusk. Panie redaktorze, na tym drugim spotkaniu nie byłem. Byłem w sanatorium, więc znam tylko z relacji osobistych i prasowych. Mogę tylko stwierdzić, że rząd w obu wypadkach nie popisał się. Robi to, co mu jest wygodne. Myślę, że były tam takie sformułowania zarówno na pierwszym spotkaniu, jak i na drugim, które gdyby trafiły, gdybyśmy je specjalnie wnikliwie prześledzili, były kompromitujące wypowiedzi członków rządu i pana premiera. I to jest całe clue, dlaczego tych stenogramów ani dźwiękowych zapisów nie otrzymaliśmy. Powód. Proszę pana, czy państwo będziecie się ubiegać o status rodziny, status pokrzywdzonych w śledztwie, jakie prowadzą Rosjanie? Chcę panu powiedzieć, że taki status otrzymałem. Już pan otrzymał, tak? Tak, i wiele rodzin także otrzymało. Nie wiem, czy wszystkie, nie znam personaliów, ale tak. Ale teraz jak to będzie wyglądało? Czy państwo będziecie mieli możliwość dotarcia do dokumentów, które ma rosyjska prokuratura? Czy jakie są podjęte w związku z tym działania? Trudno mi powiedzieć, czy sprawa dla prawników, dla naszych. Teraz należałoby wynająć prawników w Rosji, upoważnić ich i oni mieliby prawdopodobnie jakiś wgląd do materiałów. Natomiast my, jak pan słyszał, i to było poruszane wielokroć, gdybyśmy odmówili składania zeznań według kodeksu rosyjskiego, to możemy być skazani na roboty publiczne, na odosobnienie. Ktoś powiedział do łagrów. Być może zmieniono tu nazwę, ale jak wiemy, za niewygodnych ludzi bez ceregieli zsyła się tam, gdzie się chce. A czy pan już był przesłuchiwany? Bo to przesłuchanie miało dotyczyć tych osób, które były na miejscu katastrofy. No pan na miejscu katastrofy jest Smoleński. Na miejscu katastrofy nie byłem, ale byłem raz w ramach pomocy prawnej dla prokuratury rosyjskiej, przesłuchiwany przez prokuratorów polskich. Zażądałem wezwania, powołania się na numer sprawy, na charakter, w jakim mam zeznawać, i byłem tam i zeznawałem. Pytano mnie, w jakim celu brat udał się do Katynia. Te pytania zadawali polscy prokuratorzy, oficerowie. Ja ich spytałem, panie kapitanie, czy pan to mówi od siebie, jako Polak, polski oficer, czy też w imieniu prokuratury rosyjskiej. On mówi, mówię to w imieniu prokuratury rosyjskiej. Ja mówię, to całe szczęście, bo musiałbym panu odmówić i byłoby wstyd, gdyby Polak znający historię pytał się, po co na 70. rocznicę zbrodni ludobójczej katyńskiej jadą Polacy do Katynia, by złożyć hołd oficerom, jeńcom zamordowanych przed 70 lat. Panie Andrzeju, czy państwo otrzymaliście już pełną dokumentację sądowo-medyczną pana brata? Nie, jeszcze nie. Nie. Muszę się udać teraz do prokuratury i chcę się zapoznać, dowiedzieć w ogóle, czy próbowałem telefonicznie, nie udzielono mi takiej informacji. Później byłem w sanatorium, teraz muszę się wybrać osobiście i dowiedzieć się, czy jest, chociaż jak mówił prokurator generalny, tylko chyba w 18 wypadkach dokumentacja jest pełna. W 44 szczątkowa, także tej dokumentacji pomimo 10 prawie miesięcy od katastrofy
nie ma. I co tu sądzić o pracy rosyjskich specjalistów? Pana zdaniem, co jest przyczyną tego, że tych dokumentów, tych materiałów sekcyjnych jeszcze do tej pory nie ma? Trudno mi powiedzieć, panie redaktorze, ale niech pan to zestawienie, te pytanie zestawi z takim twierdzeniem, które zadałem, z pytaniem, jakie zadałem prokuratorowi Barulskiemu. Panie prokuratorze, to w lipcu było. Dlaczego polscy prokuratorzy i lekarze nie uczestniczyli w sekcjach polskich obywateli poległych w katastrofie pod Smoleńskiem? Pan prokurator odpowiedział: nie zdążyli. I tu się mijał z prawdą. Przecież polscy prokuratorzy tego samego dnia już byli w Moskwie, tego samego dnia byli w Smoleńsku. My przylecieliśmy do Moskwy w niedzielę o północy. I gdy pierwszego dnia, w poniedziałek, byliśmy w tym instytucie sądowym, to dowiedzieliśmy się, że teraz mogą nam pokazać tylko kilka ciał. Następną porcję przygotują dopiero na dzień następny. Później na takim spotkaniu z panem Arabskim dowiedzieliśmy się, kiedy on powiedział, że wszystkie ciała zostały wydobyte. Jeden z członków rodzin wstał i powiedział: panie ministrze, pan się mija z prawdą. W tej chwili w Warszawie jest konferencja prokuratora generalnego, który mówi, że nie wydobyto jeszcze wszystkich ciał z wraku samolotu. Więc choćby biorąc to pod uwagę, Polacy mieli czas na to, aby w tych sekcjach uczestniczyć. Ale w ogóle stwierdzenie, że polscy prokuratorzy nie zdążyli na miejsce zbrodni, no jest kompromitujące, chociażby z tego powodu, jak to jest możliwe. Przecież mieli dyspozycji samoloty i chyba prokuratorów w Polsce nie brakuje, wojskowych zwłaszcza, żeby tak zorganizować taką szybką pomoc. Więc to na następne pytanie moje, panie prokuratorze, więc dlaczego zostali pochowani bez sekcji z udziałem polskich lekarzy, prokuratorów, bez oględzin miejsca, w którym zginęli? Pan prokurator powiedział: w naszym imieniu zrobili to Rosjanie na nasze zlecenie. A i chcę powiedzieć, że w akcie zgonu jest napisane: godzina 9.52 czasu, 10.52 czasu rosyjskiego, a opis przyczyn zgonu jest uszkodzenia wielonarządowe. Więc nawet są błędy, no oczywiście. Wiarygodne to, że sekcja została dokonana. Przecież powinno być wpisana przyczyna, dokładna przyczyna zgonu i godzina zgonu. To znaczy, było no wtedy, dyżurna była godzina właśnie 10.52, katastrofy, którą dopiero po kilku tygodniach skorygowano na godzinę 10.40. Panie Andrzeju, a jak pan przyjął informację rządu, informację Donalda Tuska, którą przedstawił Sejmowi już po ogłoszeniu przez Rosjan raportu Komisji Technicznej? Był pan wtedy na posiedzeniu Sejmu, był pan w galerii? Byłem, tak. Na galerii? To była informacja straszliwie upokarzająca Polskę, ale pan premier bardzo ciężko zapracował na to, aby MAK właśnie taki raport sporządził. To zgoda Polaków, uległość Polaków, aby oddać wszystko w ręce Rosji, spowodowała to, że taki ten raport ma właśnie wydźwięk. A trzeba powiedzieć, że to, co mówili Rosjanie kilka godzin po katastrofie, wina pilotów, którzy trzy razy podchodzili
Cztery do lądowania. Nie znali języka rosyjskiego. Nie słuchali poleceń wieży. Tak to zostało ujęte w raporcie MAK. To naprawdę był policzek wymierzony, siarczysty. A czy pan nie tylko premierowi, ale Polsce. A dlaczego rząd do tej pory tak naprawdę nie podjął zdecydowanej próby obrony honoru polskich oficerów, zwłaszcza generała Błasika, ale także też i członków załogi, pilotów polskich? Nie ma zdecydowanej takiej obrony ani ze strony prezydenta, ani premiera, ani ministra obrony narodowej. Ja na to patrzę szerzej. Panie redaktorze, już w kwietniu, jak mówił pan Miller, mieli nagrania rozmów pilotów z kokpitu i zwierząt, z których jednoznacznie wynikało, że Rosjanie wprowadzili polską załogę w błąd. Dlaczego to nie zostało upublicznione wcześniej? Czyżby przeszkadzały temu wybory prezydenckie? Tym się trzeba zająć. Jaki był cel? Nie odpowiedziano Rosjanom zdecydowanie w dniu ogłoszenia raportu. Pozwolono, by wieść i wiadomości podane przez Rosjan zagnieździły się w świadomości europejskiej, o czym świadczyły tytuły. Światowej, tak. Pijany generał wymuszał lądowanie. Polacy nie znali języka rosyjskiego. Nie słuchali poleceń z wieży. A po opublikowaniu po kilku dniach polskiej wersji Komisji Millera widzimy jedną zasadniczą rzecz. Polski samolot był od początku prowadzony źle przez tych, którzy siedzieli na wieży. Mówili i powtarzali. Sześciokrotnie. Na ścieżce tak. I na kursie. Gdzie ta ścieżka, gdzie ten kurs, to widzimy po miejscu uderzenia samolotu w ziemi. To wystarczy obejrzeć to zdjęcie, gdzie jest pas do lądowania, a gdzie jest miejsce, w które uderzył samolot, polski samolot. Panie Andrzeju, dziękuję za przyjście do studia, za rozmowę. Miejmy nadzieję, że jeszcze spotkamy się i będziemy już mieli może jakieś lepsze informacje. Daj Boże, bo wszyscy z niecierpliwością na to czekamy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na Polski Punkt Widzenia już jutro o 21:40. A teraz życzę wszystkim dobrej nocy. Z Panem Bogiem.